wszystkich. Jesteśmy dzisiaj na stawie Wicher Kobyłka na żywca. Później dojedzie do nas Antek, zaraz pokażę zestaw i wszystko. No, nastawiamy się na szczupaka. Mamy chyba 6 maj, coś takiego. Po majówce jest piątek. No, to do dzieła. Nasz dzisiejszy zestaw wygląda tak. 6-gramowy spławik, tutaj przelotowy, potem zwiększy swój grunt. Krętlik z zagrawką, szypon, dwa ciężarki i oczywiście kotwica. Szypon jest, znaczy nie szypon, tylko spławik jest 6-gramowy, ponieważ robimy dzisiaj na małe żywce. Wędka tutaj. Konger Gravity Telespin, tutaj przeze mnie przerobiona, bo była dwa razy złamana w dwóch miejscach, a mianowicie tutaj i tutaj. Tutaj się je składa, o, jak widać, a tutaj już nie, tu jest szczytówka od feedera. Doklejone wszystko, no, kołowrotek Mikado SCR z plecionką Jacksona do 22 kg. Potem zaraz wam się tu wyświetli, albo już się wam wyświetliło dokładna nazwa tej żyłki. No to zaczynamy. Pierwsza ryba na żywca. Taki duży okoń. O, pokaż go. Sam się zaciął. Tak. Ma jakieś 30 cm. O kurde. Wsadzimy go do siatki. Masz siatkę? Mam siatkę. O kurde. No, pójdę podhaczać i... No dobra. Było branie przed chwilą. Tak przynajmniej nam się wydawało. No ale jak było, no to... A nie, jest, zobacz. O. Nie ma. Kolejny okoń. Ten też duży, znowu Antek go złapał. Sam go wyhaczysz? Tak, tak. Znaczy postaram się bez... Żywca można jeszcze wziąć, no bo chyba on go nie zje. Chyba go lubi. Przede wszystkim, zobacz, najpierw trzeba żywca odhaczyć. No raczej, bo jestem blisko. No dobra. O, do siatki. Kolejna ryba Antka. Tamta to była pierwsza ryba, pierwszy okoń i w ogóle ryba Antka tutaj. Mamy już dwa okonie. Antek ma dwa okonie. No. Ja zrobię to. 24. Twojego przytrzymaj. A kolega nie wie, że to nie ma ryby. 25. To nasze. No bo wtedy miałem po jakieś 22, nie? No. Szybko rosną. No, jak jest dużo żarcia. Tak, tu raczej okoń nie ma naturalnego przeciwnika. Znaczy szczupak trochę tam. 26. No ten większy. Tutaj zrobię jedno zdjęcie, bo mój kolega nie wierzy, że tu ryby są w ogóle. Od tego drugiego konia do tej pory nic. Konie mają jeden... chyba 26, drugi 27. Jak nie jeden 26, a drugi 27, to jeden 25, drugi 26. Antek tam łowi. Ja jestem tu przy drzewie. Miałem już kilka brań, tylko że żywiec jest za duży, więc zaraz go sobie zmienię i może wtedy coś weźmie. To zobaczymy, czy będzie jeszcze jakaś ryba dzisiaj. Dobra, okonie popłynęły. Antek, kurde, mądry ciul. Wpuścił je sobie do wody, bo chciał je umyć. No, jest okoń.
taki, tylko dość głęboko połknął. Będzie go teraz trzeba odhaczyć. Pewnie długo siedział, jak to na górę zauważyłeś. No. Pierwszy mój okoń tutaj w tym roku. Aż w gardle to ma. Kurde. Ciemna grzyba. No to włącz. No zatrzymaj ty to. Kurde. No to teraz zestaw na żywca z gruntu. To pierwsze to jest rurka antysplątaniowa i ciężarek. Stoper jest tylko po jednej stronie, tutaj. Tu, to jest żyłka główna. Tu, po tamtej stronie nie ma stopera. A po tej tutaj jest. Teraz tutaj dalej nasz przypon i kotwica. I to cała filozofia. Szczupak na żywca wziął przed chwilą. Niestety splątał mi się kołowrotek, dlatego musiałem go za żyłkę wyciągnąć. Taki mały, zobaczcie jaki gęba, jaka. O. Weź zrób zdjęcie tak. Cześć. Ostro się ustaw. Już. No, to wypuszczamy. Zestaw na żywca wygląda tak. Ciężarek jako stoper do ustawiania gruntu. Duży spławik. Ten akurat ma wyporność 20 gram. Ołów obciążający nasz spławik. Przywiązany przypon z krętlikiem. Tutaj ten przypon, agrafka i nieduża kotwica. I to jest taki standardowy zestaw na żywca, jakiego ja najczęściej używam. Jest ryba. O. Nie wiem jeszcze co to. Ale chyba się szczepiła. Tak. Szczepiła się. Ale była żywiec cały poszarpany. O. No niestety. Nie. Ale chyba wyszło kotwicę. U mnie też. O, znowu teraz u mnie. Nie, dobra, będę trzymał. Jakby co, to go rzucę na trawę. Widziałem. Patrz u mnie. No. Tutaj już stoimy obok i sobie będziemy podawać telefon.